imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogie siostry i bracia w Chrystusie Jezusie, serdecznie pozdrawiam Was z parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Nowego Sącza. I w ten wtorkowy poranek 9 stycznia chciałbym Was pozdrowić słowami zapisanymi w Starym i w Nowym Testamencie. W pierwszej księdze Samuela, w 2 rozdziale, 10 wierszu tak czytamy: Pan sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu. A w Ewangelii Jana, w 1 rozdziale, 29 wierszu tak czytamy: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Drodzy, jakże te dwa teksty są od siebie czasowo oddalone. Stary i Nowy Testament. Ale wszyscy ludzie czasów, również i tych współczesnych, mogli odczuć to, że czas, w którym się teraz znajdujemy, czas po święcie objawienia, to czas, który został nam dany, abyśmy mogli spotkać się z tym, który jest każdego dnia z nami, który każdego dnia prowadzi nas, strzeże i umacnia. Objawienie się Jezusa Chrystusa dla każdego człowieka jest zwiastunem przyjścia tego, który ma dać nam poznanie naszej rzeczywistości. Ale przede wszystkim te dwa dzisiejsze teksty, z jednej strony końcówka modlitwy matki Anny, która w tak piękny sposób uwielbiała Stwórcę za to, że obdarzył ją synem, ale przede wszystkim za to, że ten syn będzie zwiastunem tego, który ma przyjść. Pan sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu. Tym królem objawionym jest Jezus Chrystus. Tym królem, który dla nas przyszedł na świat, jest ten, o którym ewangelista Jan pisze: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Z jednej strony mamy słowo o królu, z drugiej strony słowo o baranku, ale przecież i jedna, i druga strona tego tekstu mówi nam o tym samym. O tym, który jest dla nas królem, królem królów i panem panów. A z drugiej strony jest tym, który sądzi sprawiedliwie, który jako król oddaje swoje życie za wielu. Po czasie i w czasie Epifanii mówimy o tym, jak wiele to objawienie znaczy dla człowieka. Jak wiele to, co Chrystus zrobił dla nas, jest nam potrzebne. I dzisiaj, drodzy, kiedy mówimy o Baranku Bożym, który gładzi grzech świata, to również chcemy nie zapomnieć, że człowiek grzeszy. Człowiek, który zawsze, każdego dnia jest grzeszny przez swoje skłonności, ale w objawionym Jezusie Chrystusie ma nadzieję, że ten Król i Baranek Boży może, jak to śpiewaliśmy jeszcze niedawno, zaradzić naszej biedzie, może dać nam usprawiedliwienie. I On przychodzi do nas każdego dnia, abyśmy mogli czuć się bezpieczni, abyśmy mogli odczuwać Jego łaskę i miłosierdzie, a przede wszystkim, żebyśmy mieli tą nadzieję, że On jako Król panuje sprawiedliwie
i wydaje dobre osądy. To życzę Wam wszystkiego dobrego na ten dzisiejszy dzień. Bożego prowadzenia i Bożego błogosławieństwa. Zostańcie z Bogiem. Amen.